Czy masz świadomość? Przez większość naszej historii ewolucyjnej nie mieliśmy możliwości stałego najadania się dosyta. Matka natura nie przewidziała, że ludzie okażą się zdolni do znalezienia chemicznej drogi na skróty w postaci dostępu do nieograniczonej ilości rafinowanych cukrów, tłuszczów zwierzęcych i stężonego alkoholu, którymi będą mogli bez ograniczeń stymulować wytwarzanie uczucia przyjemności. Na kłopoty z jego nadużywaniem jesteśmy ewolucyjnie zupełnie nieprzygotowani. W naturalnym środowisku trzeba było na to ciężko zapracować, a dziś wystarczy otworzyć lodówkę bądź sięgnąć do barku. I to jest właśnie zasadniczy powód, dla którego tak wielu ludzi nie może sobie poradzić z nadwagą lub opanowaniem słabości do trunków. Pladze otyłości zaczęła również towarzyszyć plaga płytkiego zainteresowania dietetyką i otyłością. Marek Konarzewski, na początku był głód. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu trzy fragmenty z trzech różnych miejsc książki Na początku był głód pana Marka Konarzewskiego, który dzisiaj jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry Panie Marku. Dzień dobry. Pan profesor Marek Konarzewski jest prezesem Polskiej Akademii Nauk, zajmuje się zagadnieniami z pogranicza ekologii, filozofii ewolucyjnej oraz genetyki. Panie profesorze, zacznę od takiego cytatu, który pan zamieszcza w książce. W USA więcej ludzi umiera z nadmiaru jedzenia niż z jego braku. O co tutaj chodzi? To może najpierw dołóżmy jeszcze do tej wypowiedzi jej autora. Był nim John Kenneth Galbraith, bardzo wybitny ekonomista, który był aktywny przez pierwsze dziesiątki lat XX wieku i to był okres czasu, kiedy przede wszystkim Stany Zjednoczone zmagały się z niedostatkami. To dzisiaj trudno sobie wyobrazić, ale lata 30. XX wieku były bardzo trudne w Stanach i polityka Stanów Zjednoczonych głównie zmierzała ku temu, żeby zapewnić taki podstawowy dobrobyt Amerykanom, w tym również powszechny dostęp do żywności. Więc dzisiaj rzeczywiście mamy jej nadmiar, ale w tamtych czasach był to problem i Galbraith był jedną z osób, jednym z ekonomistów, który się bardzo do tego przysłużył. Natomiast po tym, jak już udało się to widmo głodu w Stanach Zjednoczonych zażegnać, okazało się, że pojawiło się kolejne widmo, to znaczy nadmiaru, o którym już pan tu wspomniał. I dzisiaj żyjemy w czasach, najpierw powiem o Stanach Zjednoczonych parę zdań, połowa Amerykanów dorosłych to są osoby, które mają nadwagę bądź otyłość. Zresztą podobnie jest w Polsce. Już żeśmy pod tym względem Stany Zjednoczone dopędzili. Może tutaj dwa zdania, żebyśmy sprecyzowali, o czym mówimy. Otóż otyłość czy nadwaga w bardziej takim biomedycznym, precyzyjnym rozumieniu to są terminy, które możemy sobie przełożyć na język taki nieco bardziej konkretny w ten sposób, że gdybyśmy sobie stanęli na wagę, taką wagę, którą pewnie każdy z nas ma w łazience, zważyli się i ten odczyt w kilogramach podzielili przez nasz wzrost podniesiony do kwadratu, to uzyskalibyśmy taką prostą miarę, to jest indeks masy ciała, BMI, i okazałoby się niestety w połowie przypadków, gdy chodzi o naszych słuchaczy, że pewnie ten indeks BMI byłby wyższy niż 25. To jest taka cezura, powyżej której możemy się już czuć troszkę zaniepokojeni. Jeśli ta wartość jest między 25 a 30, to jest to nadwaga, a jeśli powyżej 30, to już mówimy o otyłości, to już jest bardzo poważny problem zdrowotny.
No i właśnie ponad połowa populacji Stanów Zjednoczonych to są osoby, które już się powinny niepokoić, a gdzieś 1/3 do połowy z kolei tych, którzy już są zaniepokojeni, to są ludzie, którzy mają poważne problemy ze zdrowiem związane z tym, że już są naprawdę otyli. To samo w sobie oczywiście jeszcze nie jest groźne, ale konsekwencje nadwagi i otyłości są już bardzo poważne, bo one prowadzą do cukrzycy typu drugiego, do problemów z chorobami krążenia i tak dalej. A to już są zagrożenia zdrowotne, które w tej chwili, w dzisiejszych czasach stanowią jeden z ważniejszych czynników śmiertelności. Pomijam już to, że choćby w Stanach Zjednoczonych cały system zdrowia jest w tej chwili obciążony kosztami leczenia następstw otyłości i nadwagi. To są sumy naprawdę niebagatelne, około 200 miliardów dolarów rocznie. Więc mówimy tutaj o ogromnym problemie społecznym i Galbraith bardzo taki lapidarny sposób na to zwrócił uwagę. No właśnie, czy ten problem społeczny może brać się z piramidy żywienia, którą propaguje się dzisiaj zarówno w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce, ale część osób twierdzi, że ta piramida to piramidalne nieporozumienie. No, ja bym się z tym nie zgodził. Może znowu dwa słowa, na czym rzecz polega. Otóż szukamy, mówię o tym trochę szerzej w nauce, najbardziej atrakcyjnych, a jednocześnie najbardziej precyzyjnych sposobów komunikowania wiedzy naukowej opinii publicznej. Jedną z takich bardzo dobrych metod jest odwoływanie się do prostych schematów, które komunikują najważniejsze informacje. W tym przypadku, gdy mówimy o piramidzie żywieniowej, to jest to taki prosty, graficzny schemat pokazujący, z czego nasza dzienna dieta powinna się składać, żebyśmy byli zdrowi. Tak, w największym skrócie i pewnie większość, mam nadzieję, wszyscy nasi słuchacze taką piramidę gdzieś widzieli, mam nadzieję, że zwrócili na nią uwagę. Problem polega na tym, że składniki tej piramidy rzeczywiście na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniały się, no nie powiem, że zupełnie dramatycznie, nie przestawialiśmy piramidy z podstawy na czubek i odwrotnie. I te zmiany, które powodowane są po prostu coraz lepszą wiedzą na temat naszego odżywiania, niestety również sprawiły, że jakaś część odbiorców tej informacji zaczęła wątpić w jej rzetelność. No bo skoro coś się zmienia, no to dlaczego mam się stosować do tego, co właśnie w tej chwili widzę? Bo to się za chwilę może zmienić. To ja bym bardzo przestrzegał przed takim spojrzeniem. Oczywiście nauka ma to do siebie, to nie jest wiedza tajemna wlana nam przez istoty wyższe. Więc no, nauka ma to do siebie, że poprawia się coraz bardziej, że jesteśmy w stanie korygować swoje sądy i w związku z tym składniki piramidy pokarmowej, proporcje między nimi nieco się zmieniają. I tutaj tą główną zmianą jest to, że zaczęliśmy dostrzegać to mniej więcej 20 lat temu problem, który sami żeśmy wywołali. Otóż zapewne wszyscy nasi słuchacze wiedzą czy pamiętają takie rekomendacje służące temu, żeby ograniczyć konsumpcję tłuszczy, bo tłuszcze były uważane, szczególnie tłuszcze zwierzęce, nasycone, były uważane za jeden z podstawowych czynników rozwoju właśnie chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości, ale przede wszystkim chorób układu krążenia. Tylko no, tutaj przyznam szczerze, że dietetycy i epidemiolodzy nie docenili tego, że konsumenci w momencie, kiedy się zaczną ich słuchać, no oczywiście będą chcieli, czy będą musieli wręcz zastąpić składniki zawierające tłuszcze jakimiś innymi składnikami, bo przecież musimy coś jeść. I rzecz jasna, okazało się, że to jest bardzo dobrym symptomem, że te rekomendacje były słuchane i są słuchane przez społeczeństwa, ale
Jednocześnie spowodowały one wzrost konsumpcji innych składników naszej diety, w tym węglowodanów, co też okazało się bardzo niekorzystne, dlatego że węglowodany, jak dzisiaj już wiemy, są nadmiar konsumpcji węglowodanów, szczególnie cukrów prostych, o których pewnie będziemy jeszcze mówili, jest równie niekorzystny, gdy chodzi o masę ciała, jak tłuszczy. Więc no tutaj stąd kolejna próba zbilansowania i zrównoważenia składników diety, a jednocześnie tej piramidy pokarmowej. I stąd zmiany, które się dzieją na jej szczycie głównie, właśnie proporcji cukrów i cukrów prostych, która w tej chwili jest rekomendowana w taki sposób, żeby była jak najmniejsza, żebyśmy jak najmniej, mówiąc krótko, słodzili. To jest taki najprostszy komunikat, który z tych zmian do nas powinien dotrzeć. No ja pamiętam, pan chyba dużo lepiej powinien pamiętać takie głosy ekspertów w Polsce, które mówiły o tym, żeby zamienić masło na margarynę. No, wie pan, to tak, oczywiście pamiętam i to generalnie jak wciąż rekomendacje służące temu, żeby ograniczyć konsumpcję tłuszczów nasyconych, jeszcze raz to powtórzę, a margarynę pochodzące z utwardzania tłuszczów roślinnych mają korzystniejszy ze względu na nasze zdrowie profil tłuszczowy, to wciąż pozostaje w mocy, ale oczywiście są tam poważne zastrzeżenia, bo to zależy też bardzo od tego, jakimi technologiami te margaryny są wytwarzane. Nie wszystkie są, powiedzmy, tutaj bardzo zdrowe. Tu chodzi o to, żebyśmy mieli w margarynach źródło tłuszczy, które nie będą nam szkodzić, a tłuszcz tłuszczowi nierówny. Nie chciałbym tutaj wchodzić w szczegóły techniczne, natomiast co do zasady, to chciałbym wrócić do tego, co pan powiedział na samym początku. Głównym składnikiem, zawsze to powtarzam, piramidy żywieniowej, te dwa składniki, one akurat nie są w tej piramidzie uwzględnione, bo to byłoby trudne. Jest umiar, po prostu my jemy za dużo, niezależnie od tego, o jakich składnikach mówimy. Po prostu, no, krótko mówiąc, przejadamy się z powodów, które pan na początku wyjaśnił. A poza tym za mało się ruszamy. Tam też w zasadzie głównym składnikiem, i to u podstawy piramidy, powinien być ruch, powinna być aktywność fizyczna. Bo no, w największym skrócie przecież nasz organizm tak naprawdę to jest taka skrzynka, przez którą przepływa energia. Z jednej strony zdobywamy ją właśnie z jedzeniem, a z drugiej strony rozpraszamy poprzez czynności życiowe, w tym aktywność fizyczna powinna być jej bardzo, bardzo istotnym składnikiem. I tu niestety większość z nas robi zbyt mało używamy naszego ciała do tego, żeby się ruszać i przepalać po prostu te kalorie, które konsumujemy z pokarmem. Więc no, te dwa składniki, jeszcze raz powiadam, umiar, żebyśmy mniej energii pochłaniali z pokarmem, a z drugiej strony, żebyśmy ją znacznie bardziej efektywnie rozpraszali. To jest tak w największym skrócie moja rekomendacja, której się przede wszystkim chciałbym trzymać. Pan swoją książkę Na początku był głód, którą Państwu bardzo polecam, zaczyna od takich dwóch zdań. Zwierzęta jedzą po to, by żyć. Współczesny człowiek, szczególnie Europejczyk i Amerykanin, zdaje się żyć po to, by jeść. I tutaj, panie profesorze, czym różni się potoczna wiedza na temat naszego odżywiania od informacji dostarczanych nam przez dziedziny nauki związane z biologią ewolucyjną? No, to jeszcze raz pozwolę sobie powtórzyć taką główną myśl zawartą w takim podejściu, mianowicie no, ten rozdziew, którego sami jesteśmy zresztą przyczyną, my jako ludzie, bo to myśmy stworzyli sobie zupełnie sztuczne środowisko, zupełnie różne od tego, w którym ewoluowaliśmy, a to jest o tyle istotne, że nasza fizykalność, nasza fizjologia jest wciąż lepiej przystosowana do warunków, w których żyli nasi praprzodkowie, łowcy, zbieracze, niż właśnie do tej lodówki, do której mogę sięgnąć w dowolnym momencie. I niestety musimy znaleźć w sobie siły wolicjonalne, że tak powiem, żeby się w tej nowej sytuacji nadmiaru pokarmu, a nie niedomiaru, bo przez większość
naszej historii ewolucyjnej po prostu myśmy nie dojadali, więc w ogóle problemy, o których tutaj dzisiaj mówimy, gdybyśmy mogli tutaj doprosić jakimś cudem naszego praszczura sprzed powiedzmy no 10 tysięcy lat i jeszcze gdybyśmy mogli się z nim dogadać, to na pewno taka osoba byłaby dramatycznie zdziwiona naszymi problemami. Proszę mi wierzyć. Więc to, o czym mówimy, jest zupełną nowością i my nie mamy mechanizmów, takich psychologicznych mechanizmów, bo one się nie mogły wytworzyć ze względu na to, że okoliczności ku temu nie było. Więc te mechanizmy, które by nas bezpośrednio powstrzymywały przed nadmiarem, przed konsumpcją nadmiaru pokarmu, po prostu w nas nie istnieją. I proszę zwrócić uwagę, to nie jest tylko i wyłącznie nasz problem. Jeżeli mamy w domu, a pewnie większość z nas ma zwierzęta towarzyszące, psy czy koty, no proszę popatrzeć, co się z nimi dzieje w momencie, kiedy żyją z nami, i też w sumie no, w kierowaniu jak najlepszymi intencjami bardzo często, no, mówiąc krótko, przekarmiamy je. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Ja zwracam na to uwagę i też proponuję, żebyśmy popatrzyli na ulicy. W Polsce to bardzo dobrze widać. Niestety coraz więcej ludzi, którzy mają problemy z otyłością, ale również coraz więcej zwierząt domowych, które niestety też wyglądają no, nie zupełnie tak, jak powinny. To jest dokładnie ten sam problem. Ich bezpośredni przodkowie, bo przecież w kontekście ewolucyjnym to też jest bardzo nowe zjawisko, ich bezpośredni przodkowie żyli w środowisku, w którym nie dojadali. Naprawdę no, zwierzę w warunkach naturalnych to jest najczęściej zwierzę głodne. Bardzo rzadko się zdarza, albo powiedzmy nie, takie, które szuka pokarmu, bo tego pokarmu w nadmiarze nigdzie nie ma. Natomiast my stwarzamy sobie i również naszym zwierzątkom towarzyszącym no, sytuację kompletnie paradoksalną, w której no, pławimy się w żywności, a no, trzeba powiedzieć, tutaj padło słowo przyjemność, że to wszystko jest oczywiście napędzane już na takim poziomie fizjologicznym, mechanizmem nagrody i kary, w tym przypadku kary, po prostu jedzenie sprawia nam przyjemność, tak? My je celebrujemy, w coraz bardziej wyszukany sposób to jedzenie sobie przygotowujemy, no w ten sposób, mówiąc krótko, pasąc zmysły nasze. No tak, to jest bardzo przyjemne, ja też bardzo lubię jeść, niestety, jak pewnie wszyscy, tylko że no ta konsekwencje długookresowe są niestety takie, że no musimy dzisiaj o tym z wielką troską rozmawiać, bo jeszcze raz powtórzę, również w Polsce, a najbardziej to, co mnie najbardziej tutaj troska, to, że prawie połowę dzieci w Polsce już w tej chwili się charakteryzuje nadwagą. Więc tych dzieci, które są z nadwagą, najprawdopodobniej również wyrosną dorośli, którzy będą mieli ten problem i tak dalej, on się będzie pogłębiał. To jest naprawdę dramat i jak sądzę, tu zbyt mało uwagi społecznej temu bardzo istotnemu problemowi poświęcamy. No właśnie, wspomniał Pan już trochę o erze kamienia łupanego, ale w książce pojawiają się takie dobre wyjaśnienia jak tego czasu, który nas oddziela od tamtego okresu. Tak jakby Pan mógł naszym słuchaczom uzmysłowić właśnie, jak długo żyliśmy w tej erze, jak długo żyjemy w naszej erze supermarketów, tak żebyśmy sobie zdali sprawę, jak właśnie, że warto interesować się tamtym okresem. To przepraszam, kilka liczb, ale dosłownie kilka. My jesteśmy bardzo młodym gatunkiem jako Homo sapiens sapiens, bo chodzimy po Ziemi mniej więcej 250 tysięcy lat. A no, cała nasza droga ewolucyjna, gdybyśmy popatrzyli na wcześniejsze formy praludzkie i tak dalej, no to jest powiedzmy około 3 milionów lat. I teraz zderzmy to z okresem, w którym właśnie dokonaliśmy tej ogromnej rewolucji prowadzącej do powstania cywilizacji, to jest mniej więcej ostatnie 10 tysięcy lat. Więc proszę popatrzeć, z jednej strony 10 tysięcy lat, 200 tysięcy lat to okres, w którym żyliśmy właśnie na poziomie łowców, zbieraczy. Potocznie jest to okres zwany
rogu kamienia łupanego, chociaż nie jest to za bardzo precyzyjne, ale dobrze, trzymajmy się tego. No i wcześniej jeszcze bardzo podobny zresztą tryb życia prowadzony przez naszych poprzedników, przez naszych krewnych wcześniejszych ewolucyjnych. Tak? Więc mamy mniej więcej 3 miliony lat, gdzie nasz tryb życia był związany właśnie z tym, że bardzo ciężko żeśmy pracowali na to, żeby zdobyć pokarm. Nie powiem, że to był, że głód i niedojadanie było naszą codziennością, ale nasza fizjologia, nie chciałbym tutaj, jeśli będzie taka potrzeba, to proszę bardzo, ale mógłbym pokazać też, że jesteśmy fizjologicznie doskonale przystosowani do takiego niedojadania i to jest dla nas stan naturalny. Natomiast to ostatnie 10 tysięcy lat to jest rewolucja związana z tym, że wymyśliliśmy rolnictwo i powoli, bo początki były bardzo trudne, ale powoli doprowadziliśmy do sytuacji, którą mamy dzisiaj, to znaczy takiej, że w zasadzie nikt z nas na co dzień nie kłopota się brakiem pokarmu. Rzecz jasna, trzeba pamiętać, że mamy szczęście przynależeć do tej niewielkiej w sumie części ludzkości, która temu problemowi nie musi poświęcać uwagi, bo w zależności od tego, co się dzieje na Ziemi, ale około miliarda ludzi na 7,5 miliardów mieszkańców Ziemi, około miliarda nie dojada albo wręcz głoduje. Więc no, warto o tym pamiętać, wstając rano i robiąc sobie obfite śniadanie, że jest ogromna rzesza ludzi na świecie, która nie ma tego przywileju. Ale ograniczając się do tej, przepraszam za wyrażenie, lepszej części ludzkości, gdy chodzi o dobrobyt, to jest naprawdę bardzo nowy nabytek. Więc ta skala czasowa pokazuje, jak bardzo mało czasu mieliśmy do tego, żeby się przystosować, czyli zmienić swój ustrój genetyczny, swoje geny, żebyśmy mogli stosownie do nowej sytuacji środowiskowej reagować swoją fizjologią i na przykład no, sprawić, że nadmiar pokarmu nie będzie dla nas, mówiąc krótko, groźny. Nie mamy, jesteśmy bezbronni wobec tego. I raczej nie ma szans na to, żebyśmy jako ludzkość zmienili się w tym kierunku, bo z różnych powodów, głównie takich, że w tej chwili no, wszystkie te presje selekcyjne, które działały na nas wcześniej w ewolucji, w tej chwili ustały, bo wytworzyliśmy sobie taką znakomitą tarczę, bufor w postaci medycyny i praktycznie rzecz biorąc w tej chwili, przynajmniej w społecznościach rozwiniętych, gdzie medycyna jest efektywna, nie ma takiej możliwości, żebyśmy się dalej zmieniali w tym kierunku, żeby się przystosować do nowej sytuacji. Więc jedyne, czym możemy tutaj regulować swoje poczynania, to jest warstwa kulturowa, bardzo ważna, tak? No właśnie to, co w tej chwili robimy, czyli objaśnianie sobie przyczyn, no i liczenie na to, że przynajmniej część z nas znajdzie na tyle dużą determinację i będzie miała na tyle silną wolę, żeby się do nich dostosować w swoim najlepszym oczywiście interesie. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Toczymy często spory, czy byliśmy kiedyś łowcami, czy wegetarianami. Pan dodaje w swojej książce jeszcze taką perspektywę, że byliśmy przez jakiś okres padlinożercami. Czy może pan tutaj powiedzieć coś więcej naszym słuchaczom? Ja bym tutaj dodał jeszcze jeden termin, oportunistami, może w ten sposób. Czyli krótko mówiąc, jedliśmy to, co było aktualnie dostępne. I to jest przyczyna naszego sukcesu ewolucyjnego. Byliśmy w stanie bardzo elastycznie dostosować się do wszystkich zasobów środowiskowych, które w jakimś miejscu, w którym akurat populacje ludzkie się znalazły, były dostępne, tak? Więc owszem, jak była okazja, żeby jeść mięso, to jedliśmy mięso. Jak były akurat
okoliczności, w których trafiliśmy na przykład na owocujące drzewa, to żeśmy byli w stanie z tych owoców doskonale korzystać. Jak znaleźliśmy gdzieś padlinę, albo pewnie częściej można powiedzieć, odpędziliśmy na przykład, bo to zapewne tak sobie można wyobrazić, że będąc no bardzo, bardzo inteligentnymi zwierzętami już na wczesnych etapach w stosunku do innych zwierząt, tak, no, byliśmy w stanie na przykład odpędzać drapieżniki, które zabijały za nas duże zwierzęta, a następnie my żeśmy je konsumowali. Trochę tak jak dzisiaj hieny to robią, ale pewnie byliśmy bardziej jeszcze w tym wszystkim efektywni. Więc tak naprawdę jesteśmy wszystkim po trochu i ślad tych przystosowań znakomicie jest widoczny w naszej fizjologii, bo mamy mechanizmy fizjologiczne, które zarówno pozwalają nam na trawienie mięsa, jak również pokarmów roślinnych, za wyjątkiem, tu od razu muszę się zastrzec, za wyjątkiem pokarmów zawierających bardzo silnie zdrewniałe elementy, my nie jesteśmy w stanie trawić celulozy, tak? Czyli no nie moglibyśmy sobie wyjść na lunch na najbliższy trawnik i po prostu posilać się trawą. To nikomu tego nie zalecam. Ale proszę pamiętać, że tutaj w sukurs przyszła nam no, nasza inwencja, nasz wielki mózg, który pozwolił nam już co najmniej milion lat temu, czyli jeszcze tak naprawdę nie człowiekowi, a istotom praludzkim, opanować ogień. To była fundamentalna adaptacja do tego, żebyśmy mogli potem tą ścieżką ewolucyjną prowadzącą do człowieka rozumnego podążać, dlatego że ogień umożliwił nam przetwarzanie żywności takiej, która jest na surowo niestrawna. No na przykład, nie polecam, broń Boże, gdybyśmy próbowali zjeść na surowo ziemniaka, to bardzo źle by się nam to skończyło, ale wszyscy wiemy, że ziemniak wrzucony do ogniska robi się smaczny, strawny i często to, jeżeli mamy okazję gdzieś tam biwakować, to pewnie część z nas to czyni. Tak? Więc no to jest taki przykład właśnie, jak znakomicie działa ogień, bo on sprawia, że struktura chemiczna substancji zawartych w pokarmie upraszcza się tak w największym skrócie i jest dostępna dla naszego przewodu pokarmowego. Więc myśmy za pomocą tej niesamowitej adaptacji bardzo rozszerzyli swoje możliwości zdobywania pokarmu. I też proszę pamiętać, że na przykład byliśmy w stanie, jeśli chodzi o mięso, to doskonale je po pierwsze właśnie zmiękczać, czyli było znacznie bardziej strawne, a oprócz tego jeszcze sterylizowaliśmy je ogniem, tak? No bo generalnie zwierzątka bardzo często zawierają różne inne zwierzęta, których byśmy nie chcieli mieć, na przykład pasożyty przewodu pokarmowego, więc to były takie bardzo istotne elementy, głównie właśnie związane ze zdobywaniem pokarmu i następnie przetwarzaniem go z użyciem ognia, które sprawiły, że dostępność pokarmu bardzo nam się poprawiła i to był jeden z podstawowych elementów czyniących nas ludźmi w tym sensie takim nowoczesnym tego słowa. Dobrze, przejdźmy dalej. Ja czytając pana książkę właściwie było to dla mnie jakieś odkrycie, ponieważ odkryciem był jeden z przypisów, właściwie numer 3, który zaczyna się w taki sposób. Węglowodany przecinek inaczej cukry. Nie wiem dlaczego dopiero po przeczytaniu tego przypisu oświeciło mnie, że takie pytanie, dlaczego węglowodanów nie nazywamy potocznie cukrami? Być może gdybyśmy tak robili w debacie publicznej, w rozmowach ze sobą nawzajem, być może dzięki temu unikalibyśmy tej pułapki spożywania nadmiaru węglowodanów. Ma pan rację, z tym, że tu oczywiście trzeba byłoby to nieco rozwinąć, bo znowu, przepraszam, nie chcę nudzić, broń Boże, ale warto zauważyć, że no w takim najprostszej klasyfikacji cukry można podzielić na dwie grupy, cukry proste, takie jak sacharoza, czyli cukier, który sypiemy do herbaty i węglowodany, cukry złożone, które no właśnie chociażby z jednej strony są dla nas niedostępne, to takie jak celuloza, bądź też takie, które są dostępne, ale dopiero po
po obróbce, czyli to są takie łańcuchy węgla, wodoru i tlenu, które jeżeli je rozłożymy za pomocą odpowiednich enzymów, to dają nam na końcu cukry proste. Tak? I teraz cały problem polega na tym, że cukry proste są w przyrodzie, czyli taka właśnie chociażby cukier w cukiernicy, są bardzo rzadkim dobrem. Tak? No, wspomniałem o owocach, wiemy o tym, że tam się znajdują. Zapewne miód i potem długo, długo nic. Naprawdę, proszę sobie wyobrazić, no szczególnie w takim środowisku, w którym żeśmy ewoluowali, czyli sawanny afrykańskiej, takich słodkości naprawdę nie ma. My oczywiście bardzo lubimy słodkie rzeczy i to jest doskonale zrozumiałe ewolucyjnie, dlatego że to jest świetne źródło energii, tak? Więc każdy, kto był w stanie bardziej efektywnie wyszukiwać takie słodkości, był nagradzany tym, że no miał ogromny zastrzyk energii, a proszę pamiętać, że choćby nasze mózgi to są bardzo skomplikowane maszynerie biologiczne, napędzane właśnie takimi cukrami przede wszystkim. Więc no, bardzo ewolucja popierała, krótko mówiąc, te osobniki, które były lepsze w wyszukiwaniu właśnie takich słodkości. Jedną z części tego mechanizmu jest to, że zjadanie słodkich rzeczy daje nam ogromną nagrodę w postaci przyjemności. Tak wszyscy lubimy słodycze. I to miało absolutne uzasadnienie, świetnie działało właśnie w takim środowisku, w którym cukry proste były rzadkie. No i teraz znowu wracając do tego wątku, który już żeśmy poruszali, a teraz jesteśmy w sytuacji, w której ten cukier jest na wyciągnięcie ręki. Możemy sobie zrobić przyjemność dosłownie z chwili na chwilę. Tyle, że nadmiar tego cukru sprawia problemy wielorakie. To znaczy przede wszystkim, jeśli używany jest on zbyt często w zbyt dużej ilości, no to zaczyna nam po prostu rujnować fizjologię, powoduje odkładanie nadmiernej ilości tłuszczu, bo ten nadmiar cukrów musi być jakoś zmagazynowany, my nie jesteśmy w stanie go usunąć z naszego organizmu, więc zmuszamy go do tego, żeby coś z nim zrobić, czyli zmagazynować. Przy okazji wchodzimy w taką bardzo niebezpieczną pętlę prowadzącą do tego, że nasze tkanki zaczynają ignorować ten sygnał i w dłuższym okresie czasu, sygnał w postaci podwyższonego poziomu cukru i w dłuższym okresie czasu doprowadza to do rozwoju cukrzycy typu drugiego. No właśnie, więc tu jak widać wchodzimy, już prawdę powiedziawszy, w bardzo patologiczne sytuacje, które sami żeśmy wywołali. A z drugiej strony natomiast oczywiście jest bardzo duża część naszej diety, szczególnie właśnie roślinnej, to są te cukry złożone, które musimy jeszcze przetworzyć w naszych przewodach pokarmowych, zanim one w ostatecznej formie też staną się cukrami prostymi. To się dzieje znacznie dłużej, to wymaga dużej takiej skomplikowanej obróbki biochemicznej. I w związku z tym efekt końcowy, ten produkt końcowy, cukry są znacznie wolniej, pojawiają się w znacznie wolniejszym tempie w naszej krwi i to wolniejsze tempo pozwala naszym organizmom w sposób taki kontrolowany cały ten mechanizm czynić takim, który daje się na dłuższą metę oswoić. Natomiast właśnie ten taki zastrzyk, impuls bardzo wysokiego poziomu cukru prostego na dłuższą metę nie jest możliwy do opanowania, jeśli się powtarza w naszej fizjologii. Więc to jest ten problem, tak? Więc cukry cukrom nie są równe, ale ja się zgadzam, że w takiej debacie, powiedzmy, czy w potocznej, czy też nawet publicznej, pewnie byłoby lepiej, gdybyśmy cukry nazywali cukrami, bo wtedy bardziej byśmy się koncentrowali na tym, że no, mówimy o czymś, co zapewne powinno nas alarmować, jeżeli jest konsumowane w nadmiarze. Nie ukrywam, jako krótkowic, największym odkryciem w pana książce było dla mnie powiązanie epidemii krótkowzroczności z obżeraniem się węglowodanami. Do tej pory nigdzie się z tym nie spotkałem, a próbuję tą swoją krótkowzroczność w jakiś sposób świadomy leczyć od kilku lat. Też po prostu szukając jakichś innych pomysłów niż tylko
okulary, bo tutaj część też ekspertów uważa, że okulary dzisiaj to jest taki trochę wózek inwalidzki dla oczu. I tu było naprawdę dużym odkryciem to, że tu można powiązać nadmiar węglowodanów z wyzwaniami związanymi z krótkowzrocznością. Czy pan może tutaj rozszerzyć ten wątek? Tak, bardzo chętnie, chociaż no, zastanawiam się, jak głęboko możemy w to wniknąć, bo gdybyśmy chcieli to wytłumaczyć do spodu, to musiałbym się odwoływać do no, takich technikaliów, ale może zacznijmy od tego, skąd się w ogóle sama hipoteza łącząca krótkowzroczność i właśnie i cukry wzięła. Otóż ona się wzięła z obserwacji, bo już kilkadziesiąt lat temu badacze, którzy wpadli na prosty pomysł, bardzo zresztą, jak sądzę, atrakcyjny, żeby porównywać efekty zmiany, bardzo szybkiej zmiany kulturowej wśród grup etnicznych, które takich zmian zostały poddane w ciągu powiedzmy jednego, dwóch pokoleń. Mamy bardzo wiele takich grup na Ziemi, choćby Szerpowie, którzy generalnie żyli w bardzo surowych warunkach wysokich Himalajów, a część z nich potem się przeniosła do miast. Tak? I to się stało w ciągu jednego pokolenia. Czy Inuici, zwani u nas potocznie Eskimosami, którzy no przez długie pokolenia żyli w warunkach bardzo surowych, a potem część z nich trafiła do miast północnej Kanady i Stanów Zjednoczonych, gdzie oczywiście natychmiast byli eksponowani na dietę zachodnią. I tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów jest wiele. I za każdym razem obserwowano pewną prawidłowość polegającą na tym, że dzieci tych właśnie społeczności urodzone już w miastach, wśród tych dzieci odsetek dzieci, które były obarczone, czy zaczynały być obarczone bardzo wcześnie krótkowzrocznością, jest znacznie wyższy niż ten, który obserwowano w populacjach naturalnych, żyjących jeszcze w warunkach takich, w jakich żyli ich przodkowie. Więc ta różnica była bardzo na niekorzyść tych właśnie zwesternizowanych populacji. I to dało asumpt do szukania przyczyn. No i okazało się, że oczywiście tutaj głównym problemem jest nie tyle samo środowisko miejskie, ile pokarm, właśnie dieta, bardzo radykalna zmiana diety. I w tejże diecie czynnikiem, który szczególnie się wyróżnia, jest znaczący wzrost konsumpcji prostych cukrów, krótko mówiąc wszystkich łakoci. Jak wiemy, dzieci bardzo lubią łakocie, niezależnie od populacji, z której pochodzą. No i ta konsumpcja cukrów jest tutaj, wydaje się, głównym czynnikiem, który sprzyjał rozwojowi krótkowzroczności, a już na poziomie takim powiedzmy fizjologiczno-molekularnym można sobie to wyobrazić tak i ten mechanizm dobrze dosyć rozumiemy, że wzrost konsumpcji cukrów powoduje wyrzut insuliny. To jest taki hormon, który dzięki któremu w ogóle jesteśmy w stanie cukry, całe mechanizmy fizjologiczne związane z przetwarzaniem cukrów kontrolować. Ale z insuliną związane są również inne mechanizmy hormonalne, w tym też takie, które pobudzają w momencie, kiedy pojawi się dużo cukru, podziały komórkowe. Bo to jest trochę tak, nasz organizm w momencie, kiedy dostaje taki duży pakiet energii w postaci cukrów, to jest sygnał mniej więcej taki, który można byłoby słowami tutaj ująć, hej, mamy dużo energii, no to zacznijmy budować te tkanki, które akurat tej energii w tym momencie potrzebują. Tylko znowu, jeżeli tej energii jest w nadmiarze, to może się okazać, u niektórych z nas, nie u wszystkich, ale niestety ten odsetek jest bardzo wysoki, że tych tkanek buduje się zbyt wiele, no bo po prostu nas na to stać w tym momencie. Nie ma też dobrych mechanizmów, które by to zatrzymywały. Jedną z tkanek, która jest taka nadmiernie pobudzana do wzrostu, to jest tkanka naskórka, ale również te tkanki, które powodują szybki przyrost, szybszy niż trzeba, gałki ocznej.
bo przecież krótkowzroczność to jest nic innego jak tylko no niewłaściwy kształt, powiedzmy, elementów gałki ocznej. Więc w momencie, kiedy ten wzrost jest nadmierny, to potem mamy konsekwencję taką, że osoby, które w młodym wieku są eksponowane na zbyt duże ilości cukru, mogą właśnie w ten sposób potem reagować w życiu dorosłym, a już nawet jako dzieci, bo krótkowzroczność dosyć często się rozwija wcześniej. Dodatkowym elementem, nie wiem czy pan na to zwrócił uwagę w książce, bo to jest dokładnie sprzężone, jest to, że dzieci w takich właśnie populacjach, a potem głównie nastolatkowie, znacznie częściej niż ich rówieśnicy żyjący wciąż w warunkach, powiedziałbym, no, surowych, cierpią na trądzik. To jest dokładnie ten sam mechanizm, bo rogowacenie skóry, szybki rozwój komórek na błonka skóry, dokładnie przy tym łojto, który się pojawia, to jest właśnie dokładnie ten sam mechanizm, czyli to zwykle jest sprzężone. Mamy nadmierną liczbę osób z krótkowzrocznością, czy dzieci z krótkowzrocznością, a jednocześnie ogromną liczbę, to jest około połowy dzieci, jak porównywano występowanie trądzika, no nie, u Indian Aceh chociażby, tak, to jest taka populacja Indian amazońskich, którzy też dokładnie takim trendom kulturowym zostali poddani, to znaczy sami się poddali, część z nich się wyniosła do miast Paragwaju na przykład. I okazuje się, że młodzi Indianie, nastolatkowie żyjący w Puszczy Amazońskiej w zasadzie nie występuje u nich trądzik, przenoszą się do miasta i ten trądzik się pojawia u połowy z nich. Dokładnie ten sam mechanizm. Więc tu po prostu bardzo radykalnie zaburzamy swoją fizjologię. Znowu podkreślę, nadmiarem, tak? I prawdę powiedziawszy, muszę się przyznać, że jak widzę na przykład w telewizji reklamy słodyczy, one są w dużej mierze skierowane do młodszej części odbiorców, no to po prostu wszystko się we mnie gotuje. To powinno być zabronione, naprawdę. To wydaje mi się, że robimy sobie ogromną krzywdę jako społeczeństwo. No właśnie, panie profesorze, jak walczyć z epidemią otyłości, cukrzycy, tej krótkowzroczności czy chorób serca? No jedyna droga, tu już przed chwileczką o tym wspomniałem, to jest edukacja. Rzetelna edukacja. Bardzo przestrzegam, co wspomniał pan na początku, o tym, że no zdemokratyzował nam się bardzo dostęp do informacji i ta informacje dotyczące diety, a już nie daj Boże, różnych dziwacznych często pomysłów na to, jak można się odchudzić, pochodzą od osób kompletnie niekompetentnych. Ja jako prezes elekt Polskiej Akademii Nauk będę ogromną wagę przykładał do tego, żeby właśnie te sygnały, rzetelne sygnały płynące z nauki wzmocnić, żeby ten przekaz był możliwie atrakcyjny i żeby ten przekaz trafiał możliwie szeroko, również w tym obszarze. Tak? To w ogóle mamy problem z tym, że żyjemy paradoksalnie w czasach, gdzie bardzo wiele zawdzięczamy nauce, choćby no, w ostatnie 2 lata i niebywały sukces, jakim było szybkie opanowanie produkcji szczepionek przeciwko COVID. To normalnie by się w ten sposób szybko nie zdarzyło i aż strach pomyśleć, jak byśmy dzisiaj wyglądali, gdyby tych szczepionek nie było, ile byłoby nadmiarowych zgonów. Więc mamy ogromny postęp, a z drugiej strony mamy kryzys zaufania do nauki. On w pewnej dużym zakresie wynika z tego, że no niestety muszę to powiedzieć, nie jesteśmy w stanie wytworzyć języka przekazu wiedzy naukowej, który jest właśnie dostępny i przekonywający. Więc to nad tym będziemy pracować, ale to jest też głębsza oczywiście sprawa, bo musimy tutaj myśleć o całym systemie edukacji po to, żebyśmy też ten przekaz rozumieli jako społeczeństwo, jako jednostki. I tutaj upatruję głównego oręża przeciw no, bardzo, bardzo narastającym problemom. Jeszcze raz przypomnę, połowa dzieci w Polsce obarczonych nadwagą, a z kolei połowa z nich to już prawie otyłość albo wręcz otyłość. To jest naprawdę alarmujące niebywale i to jest przyszłość naszego kraju. Jeżeli nie będziemy w stanie tutaj sprostać tym wyzwaniom, to no, obawiam się, że możemy mieć problemy i to takie bardzo poważne, już je mamy zresztą społeczne, bo jak wspomniałem, no, sumy, które potem trzeba przeznaczać w systemie zdrowia na to, żeby sprostać
konieczności leczenia następstw tego stanu rzeczy są przerażające wręcz. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan profesor Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk, autor książki Na początku był głód, którą Państwu bardzo polecam, chociaż bardzo trudno ją niestety dzisiaj już dostać na rynku. Przepraszam, jeśli można. Tak, no mam nadzieję, że mi się uda. Przygotowuję to, mogę to już w tej chwili się do tego przyznać, kolejne wydanie książki odświeżone, ale ponieważ pierwsze miało miejsce w 2005 roku, następne w 2015, to jest to wydanie, o którym pan mówi, więc no kolejne chciałbym szykować na rok 2025 i mam nadzieję, że no ogromne obowiązki, jakie na mnie w tej chwili spadły, jestem z tego bardzo dumny, związane z kierowaniem Polską Akademią Nauk, jednak pozwolą mi na połączenie tego z możliwością udostępnienia kolejnego, odświeżonego, rozszerzonego wydania książki w 2025 roku. Bardzo do niego już w tej chwili zapraszam. Dobrze. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Bardzo proszę. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.